Witam Was bardzo serdecznie na kanale Wschodu Szkłania. Dzisiaj zapraszam Was do spotkania w ETS2 w formie odcinka. Krótki odcinek to będzie, w którym poruszę parę kwestii dotyczących głównie powodów mojej tymczasowej nieobecności na kanale. Myślę, że znalezą Wam się chociaż w taki sposób słowa wyjaśnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu zrozumiecie moje postępowanie. Natomiast wracając do ETS-a, jesteśmy już w trasie. Wyjeżdżamy z Warszawy z Krzemionką. Jedziemy do Tulzy. I będziemy starać się jeszcze przejechać event dotyczący dodatku Zachodnie Bałkany. Niemniej jednak muszę przyznać się Wam, że nie miałem czasu od momentu ostatniego live'a, który odbył się u mnie na kanale w tym roku, usiąść w ogóle do grania. Jakby w moim życiu prywatnym wiele rzeczy się dzieje i w tym momencie ono jest dla mnie zdecydowanie najważniejsze, więc no, tak jak kiedyś powiedziałem, wybierając rodzinę i życie prywatne albo kanał, wybieram rodzinę i życie prywatne, tym bardziej, że zaszły duże zmiany. Nie, śluby nie było i śluby nie będzie. Zmiany inne, równie istotne, które rzutują jakby na konieczność zmiany wszystkiego tak naprawdę, co do tej pory było. No bo delikatnie rzecz ujmując, nastąpiła przeprowadzka w nowe miejsce, powiedzmy, tak? Więc jakby też zajmuje trochę czasu, żeby się zaaklimatyzować, poukładać wszystko na nowo. Do tego trochę charakter mojej pracy się zmienił. Pracuję dalej przez w tygodniu do piątku, natomiast zmiany mam dłuższe niż miałem i przez to jest mnie mniej. Bardzo ciepło i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam w czasie mojej nieobecności przez ten cały czas do mnie piszą, rozmawiają ze mną. Wiecie, to jest bardzo miłe, że pomimo mojej nieobecności ktoś jednak się mną interesuje. Jakby mam nadzieję, że wszystko uda się podkładać względnie szybko, względnie na tyle, żeby i wrócić regularnie na kanał, i wrócić jakby do życia, tak aby móc łączyć ze sobą nasze spotkania z pracą, obowiązkami i wszystkimi innymi mniej czy bardziej, że tak powiem, istotnymi rzeczami. Tym bardziej, że teraz idą święta, więc w okresie, kiedy mamy okres przedświąteczny, de facto też jest nie mniej. Wiadomo, gorąco przedświąteczna, właśnie praca nie po 7, a po 10 godzin dziennie, choć pracuję w tym samym miejscu, ale tylko w tym momencie na parę miesięcy, powiedzmy, dochodzą takie zmiany
No, wiecie, to wszystko ma swoje, jak to mówią, plusy dodatnie i plusy ujemne. Gdzieś to wszystko się musi ze sobą zazębić. Ja jestem jeden. Doba też jest ściśle określonym czasem. No i jak tak przeliczy się czas spędzony w pracy, na dojazdy do pracy, czas spędzony z rodziną, to się okazuje, że no niestety pewnych rzeczy się zrobić nie da. Pewnych rzeczy przeskoczyć nie można. Dlatego też ta moja nieobecność jest tak długa, no bo jakby człowiek wraca wieczorem do domu z pracy i tak naprawdę nie ma już siły na nic. Mam od wydawców dwie gry, które na pewno jeszcze na kanale zobaczycie. Z tym, że jeśli o kanał chodzi, to w tym roku oprócz tego materiału, który właśnie oglądacie, który w chwili obecnej widzicie, spotkamy się w formie transmisji na żywo dwukrotnie. Tak są moje przynajmniej plany. Spotkamy się dwukrotnie w okresie świątecznym, albo jak wolicie, świąteczno-noworocznym, czyli najprawdopodobniej pierwszy live odbędzie się tak jak planuję, oczywiście, ale to jest możliwe w najbliższą środę o godzinie 20. To będzie nasze przedostatnie spotkanie. Na żywo w środę. A ostatnie nasze spotkanie na żywo będzie najprawdopodobniej dopiero w czwartek za 2 tygodnie. To znaczy w środę teraz będzie 20. Czekajcie, niech ja zerknę w kalendarz. W środę będzie 20, dobrze mówię? A na ostatnim live'ie spotykamy się. Oczywiście mówię o ostatnim live'ie w tym roku. Spotykamy się w czwartek 28, też koło godziny 20. Oczywiście będę na bieżąco was informował, to znaczy umieszczę jakby zapowiedzi tych live'ów. No i live sylwestrowo-noworoczny. Odbędzie się pierwszego stycznia po południu. Także wiecie, tak by miał wyglądać początek roku, jeśli chodzi o transmisję live nie na kanale. Od stycznia też na pewno planuję większe zmiany, jeśli chodzi o kanał.
pojawią się nowe na przykład grafiki. Pojawią się nowe, zupełnie nowe tytuły. I to jest też istotna informacja, ponieważ od nowego roku jedynymi stałymi seriami, jeśli chodzi o tytuły, które będę ogrywał, będzie ETS 2 i ATS. A od przyszłego roku postaram się, żeby oprócz ETS-a i ATS-a, oczywiście oprócz też gier, które ktoś tam na przykład gdzieś zaproponuje, czy ja komuś zaproponuję, typu SnowRunner, typu nie wiem, jakieś inne gry kooperacyjne, tak, na przykład Raft, jeśli ktoś by miał ochotę, no to będziemy spotykać się raczej w nowych tytułach, zdecydowanie w nowych tytułach. I będzie to wyglądało tak, że jakby jedynymi ciągłymi seriami, gdzie będą na przykład konwoje, nasze spotkania, tak, to będą, mówię, to będą American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. A z tych tytułów jakby na pewno nie zrezygnuję, bo wiem, że je lubicie. Niemniej jednak już teraz mogę powiedzieć, że pojawi się od stycznia twierdza edycja ostateczna. W końcu się uda nagrać odcinek pilotażowy, mam nadzieję, i on będzie jakby zapowiedzią tego tytułu. Zresztą twierdza jest grą, którą otrzymałem bezpłatnie od wydawcy, za co serdecznie tutaj chcę podziękować. Oprócz tego na pewno pojawi się taki tytuł jak, znaczy w formie przeglądu, w formie być może dłuższej rozgrywki, jak będzie, zobaczymy, to będzie wszystko zależało tak naprawdę od was, od waszego odbioru, sposobu uczestnictwa, zaangażowania w to, co się dzieje na kanale. Pojawi się taki tytuł, który pewnie was zadziwi. To też jest gra otrzymana bezpłatnie od wydawcy, Ghost Evolution Simulator. No, zobaczymy, przy tym tytule też się pobawimy. Do tego na pewno pojawi się nowy tytuł zupełnie u mnie na kanale, typu The Tenant. Gdzieś tam już mignął mi w planach The Hunter, może kooperacyjnie, no. Zobaczymy, tak. Chcę z pewnością odświeżyć kanał. Chcę, żeby jakby wam treść, którą dostaniecie, również przypadła do gustu. Niemniej jednak już mówię od razu, że na przykład twierdzę będziemy raczej w formie live'a ogrywać, tak? Zresztą prawda jest taka, że ja i tworzenie odcinków to jest trudny mariaż, chociażby dlatego, że ja dysponuję małą ilością wolnego czasu, a jednak odcinek ten czas pochłania. Dlatego ja preferuję osobiście live.
Nie potrafię wam powiedzieć, nie potrafię wam powiedzieć tak naprawdę, w jakie dni od stycznia będziemy się spotykać i o której. Niemniej jednak, tak jak zapowiedziałem niedawno, będziemy widzieć się jeszcze w tym roku dwukrotnie. Na live, tak? Przypominam wam, że pierwsze nasze spotkanie zaplanowane na 20, na 20 grudnia na godzinę 20, a następny dwudziestego ósmego grudnia również na godzinę 20, tak? No i już nowy rok przywitamy po południu 1 stycznia. Także tak mniej więcej dla przypomnienia będą wyglądały nasze spotkania, ale mogę was uspokoić, ponieważ co ważne pewnie dla was również, to to, że w okresie tej takiej, powiedzmy, pustki kanałowej, tej przerwy, która ma tu miejsce, ja nie próżnuję i wolną chwilę, choć nie na spotkania na żywo, nie na materiały, to jakby poświęcam na budowę swoich mediów społecznościowych, zupełnie nowych mediów społecznościowych. Które ruszą, wszystkie ruszą od zera, to też ważne, od zera, od początku. Niczym czysta kartka, tak? Czysta biała kartka od pierwszego stycznia, właściwie od 31 grudnia, tak? Niemniej jednak wymaga to trochę pracy i zaangażowania, więc każdą wolną chwilę poświęcam właśnie na przygotowanie mediów społecznościowych, nowych mediów społecznościowych, bo od 1 stycznia będzie chociażby oprócz Discorda, na którym jesteście, na który bardzo serdecznie zapraszam wszystkie nowe osoby, na pewno będzie na stałe rozwijana strona na Facebooku, będzie Instagram, będzie Twitter, pewnie kogoś może zdziwić. Także widzicie, sporo zmian, nowe rzeczy się pojawiają, stare gdzieś tam odchodzą w zapomnienie. Nie ukrywam, że jest mi z jednej strony ciężko, tak? No bo wiem, że jesteście osobami, które bardzo lubią nasze spotkania. I ja też je bardzo lubię. Niemniej jednak zawsze to powtarzałem, że YouTube jako taki jest dla mnie rozrywką. Jest dla mnie rozrywką,
takim ujęciu, nie wiem, odpoczynku, resetu po pracy, po ciężkim dniu, odskocznią od szarej codzienności. Dalej go tak traktuję, tak dalej traktuję, tak to co robię. Gdzieś tam możecie mieć pewność, do mnie żal, że mnie nie było, że się nie odzywałem. No ale człowiek jak jest zaganiony, jak zachodzą naprawdę duże zmiany w jego życiu, to nie myśli o tym, co, że tak powiem, niosą za sobą pewne sytuacje, jakie konsekwencje czy nas życie stawia w momencie, kiedy o tym myśleć się nie musi. I powiem wam tak, z perspektywy osoby stojącej gdzieś z boku i obserwującej to wszystko, można powiedzieć, że ale tak każdy ma. Tylko w momencie, kiedy czegoś doświadczamy, kiedy jakby to my stajemy się, wiecie, osobami, które borykają się z pewnymi trudnościami w życiu, zmienia się nam optyka. I naprawdę cieszę się, że są wśród was osoby, które potrafią wesprzeć dobrym słowem oferują swoją pomoc. Poza tym te osoby naprawdę wiedzą, co się wydarzyło. O tym jakby szerzej mówić nie chcę. Uważam, że prywatność też mam prawo zachować, więc jakby kto ma wiedzieć, ten wie. Ale i tak bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że tworzymy tą wspólną społeczność. I tak jak mówię, to będą jeszcze nasze dwa spotkania w tym roku, także jeśli ktoś ma ochotę jeszcze na jakąś małą zmianę w rankingu Top Donate, żeby znaleźć się w pierwszej trójce, to ja bardzo serdecznie zachęcam do tego. Oczywiście osoby, które znajdą się w tej top 3, otrzymają gadżet kanałowy. Oczywiście gadżet kanałowy za logo ekipowe i generalnie, mimo tego, że ten twór jakby nie przetrwał również trafi do osoby, która otrzymać się, by go miała. Nowy rok będą, to będzie forma nowego otwarcia, będą to nowe tytuły na kanale. Także z jednej strony już się zaczekać nie mogę, tak, bo zależy mi na tym, żeby dobrze się z wami bawić. Niemniej jednak
To będzie świeżość, tak? Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. No a co? W sumie na dzisiaj myślę, że to niemal wszystko. No bo tak naprawdę, wiecie, trasa jeszcze przed nami długa, ale jakby patrzę na długość materiału, on miał być krótki. On miał być krótki, on ma być krótki. O szczegółach sobie pogadamy oczywiście w trakcie live'a. Przypominam jeszcze raz, że po raz ostatni oczywiście przypominam, że w tym roku widzimy się na live'ie w środę 20 grudnia. To taki przedświąteczny live o godzinie 20 i 28 grudnia o godzinie 20. Widzimy się na live. Co do tytułów jeszcze wam nie podam, bo muszę pomyśleć o tym, co to będzie. Niemniej jednak mogę wam zdradzić, że nowy rok zaczynamy konwojem świątecznym noworocznym, więc jeżeli ktoś ma chęć, żeby wziąć udział w tym konwoju, to od razu mówię, że potrzebne będą wszystkie DLC mapowe do ETS 2. I w tym miejscu bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej jazdy. A na koniec zupełnie, tak kończąc ten krótki, mam nadzieję, ale treściwy materiał, chciałbym z okazji świąt Bożego Narodzenia życzyć wam wszystkim dużo zdrowia, radości, szczęścia, spełnienia marzeń rodzinnego, tak cennego dla wszystkich, ważnego ciepła, tak by nikt z was te święta nie był sam, bo samotność to najgorsze, co nas w życiu spotkać może. Dlatego jeszcze raz dużo zdrowia, radości, uśmiechu, rodzinnego ciepła i szczęśliwego nowego roku 2024. Tak, aby ten nadchodzący nowy rok był zdecydowanie lepszym od mijającego. Niemniej jednak wiem, że bez względu na to, co nas w życiu spotyka, należy zawsze na życie patrzeć z nadzieją, ponieważ tak naprawdę w czasie, kiedy nie poddajemy się, realizujemy siebie, to jesteśmy szczęśliwi. A za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.